jest wolą Tego, który mnie posłał, abym nic nie stracił z tego wszystkiego, co mi dał, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. To słowa Jezusa z Ewangelii Janowej z 6 rozdziału. On, Jezus, tym, co przychodzą do Niego, mówi jasno o swojej misji. A ludzie, choć nie zawsze mają dobre intencje, bo chcą pochwycić Jezusa na słowie, wykazać Mu błąd, to mimo tego On pokazuje im, że zależy Mu na nich. Nie odrzuca ich, ale, możemy tak powiedzieć, ratuje ich. Taka jest logika Bożego miłosierdzia, które ujawnia się w tajemnicy męki, śmierci i w zmartwychwstaniu Jezusa. On pełni wolę Ojca, który staje po stronie człowieka. W Nim Bóg staje po naszej stronie. Jakże trudno jest nam wejść w ten rytm Bożej miłości. Na drodze wiary mamy kłopot z całkowitym zawierzeniem Panu. Tak bardzo chcielibyśmy wszystko zmierzyć, wyliczyć, przekalkulować. Tymczasem miłość to dar, gdzie Pan patrzy na moje serce. On pragnie to serce opatrzyć, kiedy krwawi, podnieść na duchu, gdy jestem utrudzony, umęczony. Wolą Ojca jest, by nic nie stracić, tak mówi nam Chrystus. To wszystko napełnia nas wielką nadzieją i spokojem. Maryja jest przy nas. Ona jest błogosławioną, która uwierzyła. Prośmy, by wspomagała naszą drogę wiary. Nam potrzeba oparcia w wierze. My potrzebujemy oparcia w wierze, patrząc na wiarę Maryi, bo tak często tracimy zaufanie do Pana, do Jego obietnic. W różańcu prośmy o wyrwanie nas z małoduszności i różnych lęków o siebie. Prośmy o serce wielkie dla Boga, dla człowieka, za którego się modlimy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna,
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,